Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować idealną szarlotkę na kruchym cieście. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będą nam potrzebne 2 kg jabłek, 2,5 szklanki mąki pszennej, jedno jajko i jedno żółtko, 220 g zimnego masła, pół szklanki cukru, jedna łyżka cukru waniliowego, jedna łyżeczka proszku do pieczenia oraz jedna łyżka cynamonu. Bierzemy dużą miskę, do której wsypujemy mąkę, masło, dodajemy proszek do pieczenia, wsypujemy cukier, jajko oraz żółtko i wszystko razem mieszamy ze sobą, a następnie zagniatamy ciasto ręką. Ciasto przekładamy do woreczka. I wkładamy do lodówki na 1 godzinkę. W tym czasie przygotowujemy sobie jabłka. Jabłka wybieramy ze skórki. Bierzemy miskę i ścieramy jabłka na tarce o dużych oczkach. Teraz bierzemy sobie jeszcze 2 miseczki. Do jednej będziemy dawać odciśnięte z soku jabłka, a do drugiej sok. Bierzemy jabłka i wyciskamy z jabłek sok i przekładamy do miski. I teraz do odciśniętych z soku jabłek wsypujemy cukier waniliowy oraz cynamon i mieszamy. Jabłka odkładamy na bok. Kiedy ciasto dobrze się schłodziło, bierzemy formę wyłożoną papierem do pieczenia lub wysypaną bułką tartą. Moja forma ma wymiary 20x30 cm. Wyjmujemy ciasto z lodówki, przecinamy na pół. Jedną połówkę wkładamy jeszcze na chwilę do lodówki. A tą, która została, wylepiamy dno formy. Można sobie rozwałkować ciasto, a można wylepić rękami. I tak przygotowany spód dziurkujemy widelcem. I wkładamy do piekarnika na około 10 minut. I na podpieczony spód dajemy jabłka. Wyrównujemy. I teraz bierzemy drugą połówkę ciasta i ścieramy na tarce o grubych oczkach. I tak przygotowaną szarlotkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni
Grzanie góra-dół bez termoobiegu na około 50 minut. Szarlotka gotowa. Pozostawiamy ją do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.